przyszedł do mnie klient. Ciężko zrozpaczony, ponieważ on marzy o tym, żeby mieć kobietę. On marzy o tym, żeby być żonatym. On marzy o tym, żeby mieć stały związek, kobietę wierną, kochającą. Wydawałoby się, że jest to możliwe, ponieważ człowiek A nie pijący, B nie palący, C nie biedny, posiada 3 mieszkania, 2 domy, 3 samochody. Tylko na pierwszy rzut oka może tego nie widać. Na pierwszy rzut oka widać, bo przyszedł do mnie z reklamówką i w tej reklamówce miał kolę z tych tańszych i dużą, dwulitrową dużą kolę i ciasteczka. Też z tych dużych paczek. To nie znaczy, że on głoduje. Nie, nie głoduje. Wcale nie znaczy, że ma nadwagę. Nie, nie ma nadwagi. Owszem, zima, chłodno, adidasy białe są, dżinsy są, troszkę powiedzmy, może nie ta moda, bo nie porwane, tylko brudne, to taka nowsza moda. No. Koszulka jest, kurteczka jest, owszem, i on wie, czemu te kobiety nie chcą z nim być? Jak zaprosi taką kobietę na kolację, to ona po 15 minutach zazwyczaj mówi, że nie ma czasu i odchodzi. Po 15 minutach rozmowy ona po prostu rezygnuje. I on wie czemu nawet. Kochani, on wie, że ona rezygnuje z niego i z dalszej rozmowy, ponieważ on jest za niskiego wzrostu. On ma tylko 1,70 m wzrostu i ona dlatego z niego rezygnuje. Patrzę na człowieka i mówię, czy cię przypadkiem nie porąbało? Słyszałeś o kimś takim jak Napoleon? On miał 1,60 m w kapeluszu. I kobiety za nim szalały. Jeżeli uważasz, że wzrost, on mówi dlatego, że nie mam za dużo włosów, no bo mówi, chyba zgłupiałeś. To, że nie masz włosów, to jest tylko dowód na to, że twój testosteron pracuje na full. No powiedz mi tak szczerze, gdzie? Do jakiej restauracji zaprosiłeś tę ostatnią kobietę? No mówi, do McDonalda, bo tam najtaniej. I w tym momencie do mnie dotarło i zadałem to kluczowe pytanie. Rozumiem, że kobieta zjadła Big Maca i frytki, ale chciała do tego kawę, a nie kolę, a ty powiedziałeś, że piła kolę, bo w zestawie taniej. Mówi, tak skąd wiesz, bo jest taniej w zestawie z kolą. Mówię, widzisz kochany, jeżeli chcesz poznać cudowną kobietę, to nie pokazuj od razu, że te 2 domy, 3 mieszkania i 3 samochody to ty zdobyłeś poprzez skąpstwo. To, co kobiety odtrąca i to szybciej niż dezodorant na pchły. To jest skąpstwo. Nie pokazuj tego. Udawaj, że jesteś bogaty nawet w McDonaldzie. Dlatego mówię ci, ty bądź jak butelka Chateaubriand, a nie jak korkociąg do butelki. Pamiętaj, jesteś jak korkociąg, a nie jak butelka. To kochany,
nie napijesz się. A co najwyżej odkorkujesz, ale nie ty będziesz pił, pamiętaj. Nie bądź skąpy, a w każdym razie zagraj hojnego. Zamów duże frytki XXL. I nie w McDonaldzie.